Wydawnictwo Dolnośląskie przedstawia Sławek Gortych, Schronisko, które przetrwało. Czyta Aleksander Orsztynowicz-Czyż. Produkcja Audioteka. Czego byś nienawidził, aby ci kto inny czynił, patrz, abyś ty kiedy drugiemu nie czynił. Księga Tobiasza. Tekst z tablicy znajdującej się w kamieniołomie, w którym pracowali, cierpieli i ginęli więźniowie obozu Gross-Rosen na Dolnym Śląsku w latach 1940-1945. Prolog. Przyszedł taki czas, w którym okazało się, że nawet najlepsi ludzie nie są odporni na zło, jak mogłoby im się to wydawać. Szaleństwo jednego człowieka stojącego na czele niemieckiego narodu pokazało rzecz przerażająco banalną, że w każdym można obudzić potwora. Wystarczą tylko odpowiednie bodźce, żeby wyrwać z uśpienia najpodlejsze instynkty, jakie drzemią w głębi ludzkiej duszy. Podczas gdy świat ogarniała przerażająca wojna, a europejska ziemia, niczym nigdy nie nasycona gąbka, chłonęła bezsensownie przelewaną krew całych pokoleń, Karkonosze pozostawały w cieniu tego szaleństwa i wydawały się nieskażone bestialstwem. Nie przechodził przez nie żaden front, nie było walk, żołnierskich mogił, wielkich obozów koncentracyjnych, cyklonu B, ani krematoriów. Jak jednak uczy Księga Wyjścia, rozdział 12, wersety od 21 do 23, domy, których odrzwia nie zostaną skropione niewinną krwią, będą dla Boga znakiem, że ma je nawiedzić niszczycielską plagą. Starotestamentalna prawda sprawdziła się także na ziemi Ducha Gór. Podczas gdy na frontach ginęły miliony żołnierzy, w Karkonoszach również uśmiercano całe pokolenie młodych ludzi. Niemców, których w szeregach Hitlerjugend wychowywano na bezwzględnych morderców. Niemal każda choroba rozwija się dzięki współistnieniu dwóch elementów. Pierwszy to czynnik sprawczy, który wywołuje uszkodzenie organizmu. Drugi natomiast, o którym często się zapomina, to czas. Trzeba bowiem dostatecznie długiego czasu, aby czynnik sprawczy mógł rozwinąć swoje niszczycielskie działanie na tyle, żeby żaden lekarz nie był w stanie zatrzymać postępu choroby. Obozy wypoczynkowe dla młodzieży z Hitlerjugend były tym właśnie miejscem, gdzie sprzęgano czynnik sprawczy z czasem, aby nieodwracalnie psuć młode dusze, aby niszczyć wyniesione często z domu poczucie moralności, aby uczyć, jak cieszyć się z popełniania zła, jak je usprawiedliwiać i przekłuwać w poczucie dobrze spełnionej misji. Tą straszną chorobą zarażano systemowo przez lata całe pokolenie młodych Niemców, aby w przyszłości mogli przejąć stery w państwie wykreowanym przez Adolfa Hitlera. Z tego powodu niektórzy historycy mówią o tym pokoleniu, że zostało stracone. Ktoś uznał, że okoliczności karkonoskiej przyrody będą doskonałe do realizacji przerażającego planu wychowania młodzieży w duchu narodowego socjalizmu. Wśród miejsc wybranych na obozy dla członków Hitlerjugend było jedno miejsce szczególne – karkonoska bałda, Jugendkampfhaus Rübezahl, czyli młodzieżowe schronisko turystyczne Liczy Rzepa. W ten oto sposób dom Ducha Gór stał się miejscem, w którym kształtowano wyzute z sumienia bestie, zdolne do popełnienia najgorszego okrucieństwa w imię dobra narodu i wodza. Część pierwsza. Podchody. Vogelsberg, 23 sierpnia 1943 roku. Niebo nad Karkonoszami ogarniała szaleńcza walka żywiołów. Z południa nieustannie nacierało słońce, którego palące promienie sprawiały, że skalista górska ziemia traciła swój naturalny chłód. Z północy zaś nadciągały coraz liczniej ciężkie chmury, których atramentowa barwa wróżyła nadchodzącą burzę. Ostateczną rolę w tej rozgrywce miał odegrać wiatr. Choć niewidzialny, mógł pokierować zdarzeniami w różny sposób, doprowadzając do triumfu burzy albo słońca. Aleksander wspiął się na szczyt Vogelsberg jako pierwszy z dowodzonej przez siebie grupy i rękawem otarł spocone czoło, odgarniając na bok spadające mu na czoło kosmyki jasnych włosów. Oddychał szybko, ale wciąż nie mógł nasycić się powietrzem, które było nieprzyjemnie rozgrzane i wilgotne. Oparł dłonie na kolanach i splunął na ziemię. Poczuł, jak stróżka potu spływa mu między barkami i stopniowo wsiąka w koszulę. Wzdrygnął się odruchowo i rozpiął kilka guzików. Nie cierpiał, gdy jego ubrania stawały się mokre i lepkie od potu. Szybciej, Szczyle! Rzucił z pogardą w stronę doganiających go chłopaków, po czym zrzucił z pleców półcienną torbę. Wyciągnął z niej mapę i lornetkę. Idzie burza, zakomunikował oschle. Ile czasu nam zostało? Wyruszyliśmy równo o 16:30, teraz są 4 minuty po 17:00, odparł Johannes Schmidt. Był synem właściciela schroniska Jugendkampfhaus Rübezahl, a jednocześnie przyjacielem Aleksandra. Mamy więc jeszcze 56 minut do końca gry. To mało. Musimy się spieszyć, odparł Aleksander, po czym przyłożył do oczu lornetkę i zaczął obserwować zalesione zbocza doliny potoku Hainwasser, którą doskonale było widać z Vogelsberg. 34 minuty temu pod Jugendkampfhaus Rübezahl jego drużyna rozpoczęła walkę o flagę. Rano podobną rozgrywkę odbyła młodsza część uczestników wakacyjnego obozu. Teraz zaś przyszła pora na starszych. Gra zawsze miała podobny scenariusz, do którego chłopcy już się przyzwyczaili. Po uroczystym apelu członków Hitlerjugend dzielono na 2 drużyny. Pierwsza po wybraniu przywódcy, co nierzadko dokonywało się wewnątrz grupy za pomocą argumentów pięści, otrzymywała flagę i ruszała w las, aby tam obrać sobie odpowiednią kryjówkę. Po 15 minutach w teren udawała się druga drużyna, która miała za zadanie znalezienie przeciwników i odebranie im flagi. Regułą było, że każda drużyna przybierała nazwę jakiegoś narodu. W drodze losowania ustalono, że grupa Aleksandra będzie reprezentować Niemcy, natomiast ci z flagą zostali Polakami. Poza tym obowiązywało niewiele zasad. Nie narzucano uczestnikom żadnej strategii ani planu. Celem gry było wyrabianie w młodych ludziach sprytu, kreatywności, a jednocześnie zdolności do agresji. Takich cech potrzebował przecież przyszły żołnierz. Jedyne reguły, jakie należało bezwzględnie respektować, to granice terenu, po którym uczestnicy gry mogli się poruszać, oraz ustalony czas. Jeśli w 1,5 godziny drużyna z flagą nie została odnaleziona, miała wrócić do Jugendkampfhaus Rübezahl, gdzie ogłaszała swoje zwycięstwo. Przegranych, poza ostracyzmem ze strony pozostałych członków obozu i kadry wychowawców, czekały też kary w postaci dodatkowych wieczornych obowiązków, takich jak czyszczenie toalet, szorowanie podłóg, obowiązkowo na kolanach, czy rąbanie drewna. Aleksander spojrzał na mapę z niepokojem. Zaznaczył wszystkie punkty, jakie uznał za potencjalne miejsce kryjówki drużyny z flagą. Sprawdzili już starą chatkę drwali przy zwalonym moście na potoku Hainwasser. Teraz kończyli przeszukiwać okolice szczytu Vogelsberg, jednak nigdzie nie widzieli choćby śladu obecności przeciwnika. Jedyne miejsce, które wciąż pozostało przez nich niezbadane, to Dürrberg, zamykająca dolinę potoku Hainwasser od zachodu. Aleksander nie lubił tego miejsca. Według miejscowych legend stała tam niegdyś szubienica, na której pewien lubujący się w zadawaniu bólu hrabia wieszał swoich poddanych za najdrobniejsze przewinienia. Ile było w tym prawdy, tego nie wiedział. Jednak miejsce uznawane przez okolicznych za przeklęte zawsze wzbudzało w nim irracjonalny niepokój. Ponoć niektórym zdarzało się tu nawet zobaczyć błąkające się wśród skał na szczycie góry dusze nieszczęśników, których ciała zakopano tuż pod ziemią w sąsiedztwie miejsca kaźni. Co teraz? Johannes wyrwał Aleksandra z zamyślenia. Idziemy na Dürrberg? Nim dowódca zdążył odpowiedzieć, usłyszeli dochodzące z oddali wrzaski Martina i Klaudiusa, bliźniaków, którzy także należeli do ich drużyny. Chwilę później wyłonili się z lasu i szli w kierunku Aleksandra, Johannesa i pozostałych członków drużyny Niemców. Znaleźliśmy go! Krzyczeli rozradowani, prowadząc pod ramię między sobą szarpiącego się chłopaka. To był Klaus, członek przeciwnej drużyny. Jedno oko miał podbite, a spod jego poszarpanej koszuli wyłaniał się tors naznaczony ciętymi ranami. Urwa, przegięliście. Aleksander wpadł w furię. Jest chyba zakaz używania noży. Nie przesadzaj, zagoi się, mruknął Martin niewinnym głosem, po czym zwrócił się do brata. Klaudius, czy wychowawcy mówili o takim zakazie? Nie przypominam sobie, odparł tamten, wycierając zakrwawiony nóż w jasną koszulę. Poza tym nie cieliśmy głęboko. Aleksander spojrzał na bliźniaków z niezadowoleniem. Byli wzorowymi członkami Hitlerjugend. Oddani bezgranicznie przełożonym i Führerowi, nie zawahaliby się przed największą zbrodnią i jeśli tylko wymagałoby tego dobro sprawy. Mimo to drażnili Aleksandra, bo coraz częściej mylili posłuszeństwo z bezrefleksyjnością. Lata spędzone w Hitlerjugend wpłynęły na nich na tyle mocno, że ślepo wykonywali wszelkie polecenia, zatracając jakąkolwiek zdolność samodzielnego rozumowania. Ich twarze nie zdradzały żadnych emocji. Tego elementu ludzkiej natury pozbyli się już dawno za sprawą lat kształtowania swoich umysłów i ciał pod twardą ręką propagandy, którą karmiono ich codziennie. Nie wiemy, gdzie są Polacy, a my, jako Niemcy, musimy wygrać, kontynuował Klaudius. Złapaliśmy go przed chwilą, śledził nas. Pewnie wysłali go na zwiady, żeby potem mógł donieść wrogowi, gdzie jesteśmy i co planujemy. A skoro tak, to znaczy, że wie, gdzie jest jego drużyna, dodał, po czym pchnął Klausa. Tamten jęknął z bólu, upadając twarzą na ziemię. Ręce miał wykręcone do tyłu i związane sznurkiem. Gadaj, gdzie macie bazę? Warknął Martin. Mówiłem, że niczego się ode mnie nie dowiecie, syknął Klaus. Gadaj do cholery! Chłopak zaczął sapać z wściekłości. Oj, zrobimy ci wahadełko, to zmienisz zdanie. Jakie wahadełko? Do rozmowy włączył się zaciekawiony Johannes. Zaraz ci pokażemy, odparł Martin i skinął na Klaudiusa. Ten uśmiechnął się, wiedząc, co się szykuje. Nacisnął nogą na plecy Klausa pomiędzy łopatkami. Jego brat natomiast stanął nad ofiarą w rozkroku, złapał za jej spętane dłonie i zaczął ciągnąć je do góry, wykręcając ramiona w barkach. Chłopak zaczął krzyczeć z bólu. Będziesz gadał? Spytał Martin. Czy mamy wyrwać ci te rączki ze stawów? Szarpnął raz jeszcze, a Klaus zawył. Przestańcie! Wydał rozkaz Aleksander. Bez przesady. Jak to? Bez przesady? Odparł Klaudius oburzony. Przecież to Polak. A opinia naszego Führera o tym robactwie jest jednoznaczna. To bardziej zwierzęta niż ludzie. Próbowali się mieszać z aryjską rasą panów, ale wciąż są tylko mieszańcami, którzy zatruwali ją swoimi genami. To jest już chyba jasne dla wszystkich w Rzeszy. Polskość równa się podczłowieczeństwu. Przecież to Klaus. Niemiec, a nie Polak, odparł Aleksander. Od 16:30 jest Polakiem. Takie są zasady, skomentował Martin. Więc należy go traktować jak Polaka, dodał i splunął na leżącego na ziemi Klausa. Oni tylko udają polską drużynę, powiedział Aleksander. Klaudius i Martin spojrzeli na niego tępym wzrokiem. Polska już dawno została załatwiona. Jest jeszcze tylko trochę Polaków, których należy zniszczyć. W Polsce zaczynała się Azja. To był kraj brudu, robactwa i na dodatek Żydów. Panowie, to jest gra. To nie jest tylko gra, rzekł Martin złowieszczo. Dopiero gdy Aleksander napotkał jego puste spojrzenie, przypomniał sobie, że chłopak nie potrafi myśleć o zawodach jako formie rozrywki, a wszystkie wyznaczone zadania traktuje jak wymagającą najwyższej powagi misję. Doskonale znał przecież opowieści, jakie krążyły o bliźniakach. Kilka lat temu na obozie w Saksonii pełnili oni nocną wartę. Do bazy wrócił jeden z uczestników, 10-latek, ale nie mógł sobie przypomnieć hasła. Klaudius i Martin zastrzelili go z zimną krwią, tłumacząc potem, że byli do tego zmuszeni. Wierzyli bowiem, że skoro chłopiec nie zna hasła, to musi być obcym szpiegiem, który chce się wkraść na teren obozu. Mieli wtedy zaledwie po 14 lat, teraz zaś mieli po 18. A kult form i procedur militarnych był dla nich jeszcze większą świętością. Zanim dalej będziecie go torturować, dajcie mi chwilę. Ja tu dowodzę, tak? Wycedził przez zęby Aleksander. Przez kilka sekund w powietrzu zawisła złowroga cisza. Pozostali członkowie drużyny przypatrywali się całej sytuacji w milczeniu. Nie zajęli żadnego stanowiska, ani nie zaprzeczyli pomysłowi torturowania kolegi, ani nie poparli dowódcy. Pytam ostatni raz. Kto tu dowodzi? Ty. Odparli niechętnie po chwili Klaudius i Martin. Więc przestańcie robić cyrk i poczekajcie, aż coś sprawdzę. Spróbujecie się stawiać, a być może to wy wrócicie dzisiaj do schroniska z wykręconymi rączkami. Zagroził Aleksander, po czym wspiął się na jedną ze skał, którymi upstrzony był szczyt Vogelsberg. Słońce prażyło coraz mocniej, a w oddali dało się słyszeć pierwsze odgłosy burzy, która zaczęła już szaleć w sąsiednich Bober-Kacbach-Gebirge. Chłopak jeszcze raz przyłożył do oczu lornetkę i skupił się na obserwacji Dürrberg. Był coraz bardziej przekonany, że tylko tam mogła zaszyć się drużyna z flagą. Góra była wyjątkowo charakterystyczna. Jej szczyt pozostawał niezalesiony i z pozoru był słabym miejscem na kryjówkę. Z drugiej jednak strony Dürrberg miała swoje zalety. Po pierwsze, było stamtąd dość blisko do Jugendkampfhaus Rübezahl, dokąd o 18:00 po upłynięciu czasu gry musiała biec drużyna z flagą. Po drugie zaś, na górze były liczne grupy skał, które zapewniały stosunkowo dobre warunki do ukrycia się, a jednocześnie umożliwiały, tak jak Vogelsberg, obserwację okolicy. W pewnym momencie między największą grupą skał na szczycie Dürrberg Aleksander zauważył jakiś ruch. Skupił wzrok i wyostrzył lornetkę. Mam was, szepnął zadowolony, obserwując, jak z lasu wyłaniają się niemal na czworakach członkowie przeciwnej drużyny i znikają między głazami. Zszedł ze skały. Klaudius i Martin mierzyli go wzrokiem na skinienie palca, gotowi wrócić do torturowania pojmanego przeciwnika. Wiem, gdzie są, oznajmił Aleksander i rozłożył na ziemi mapę. Tak jak przewidywałem, zaszyli się na Dürrberg, naiwni. Prawdopodobnie przyjęli dość banalny plan – ukryć się wśród skał na najbliższych kilkadziesiąt minut i przeczekać tam czas gry. Potem jednak będą musieli wrócić do schroniska, żeby ogłosić zwycięstwo. Puszczą się biegiem w jego kierunku najkrótszą drogą, czyli tędy. Aleksander wskazał na mapie leśną ścieżkę. I właśnie tam, w drodze, zamierzam ich zaskoczyć. Doskonale! Milczący dotychczas Johannes zatarł ręce. Ja też już nie mogę się doczekać. Klaudius się uśmiechnął i oślinionym palcem przejechał wzdłuż ostrza noża, którym niedawno torturował Klausa. Flaga będzie nasza. Jugendkampfhaus Rübezahl, 23 sierpnia 1943 roku. Burza zaczęła nacierać zaraz po finale krwawej bijatyki między drużyną Polaków i Niemców, a zakończyła się tuż przed zmierzchem. Ciemne chmury zniknęły z horyzontu, ale brunatna barwa, jaką przybrało niebo podczas zachodu słońca, miała w sobie coś złowieszczego. Góry stopniowo ogarniał mrok, a granice między nocnym niebem a karkonoskimi szczytami zaczęły się zacierać. Przed schroniskiem kończył się uroczysty wieczorny apel z pochodniami, podczas którego ogłoszono wyniki gry w zdobycie flagi. Drużyna dowodzona przez Aleksandra została pochwalona, natomiast ich przegrani przeciwnicy zajmowali się w tym czasie szorowaniem łazienek i obieraniem ziemniaków na jutrzejszy posiłek. Dodatkową, chyba najbardziej przykrą karą było to, że miała ich ominąć wieczorna zabawa przy ognisku, zawsze wieńcząca grę. Młodsza drużyna, która zwyciężyła w porannej turze rozgrywek, rozsiadła się już wygodnie na pieńkach, podczas gdy pokonani przez nich chłopcy rąbali w szopie za schroniskiem drewno i znosili je na plac przed Jugendkampfhaus Rübezahl. Wkrótce uzbierał się pokaźnych rozmiarów stos. Ktoś solidnie skropił go benzyną, trzasnęła zapałka odpalona przez jednego z opiekunów i po chwili ognisko błysnęło oślepiającym płomieniem. Wilgotne drewno strzelało głośno, gdy coraz śmielej obejmowały je języki ognia. Zwycięzcy z popołudniowej tury rozsiedli się wygodnie na ławkach i zaczęli nadziewać na kijki tłuste kiełbasy przyniesione z kuchni przez Marię Dworzak, jedną z pracujących tam kobiet. W ślad za starszymi poszli zdobywcy flagi z porannej rozgrywki, którzy siedzieli po drugiej stronie kręgu. Chwilę później nad ogniskiem zaczęły przypiekać się pierwsze kiełbaski, a ciszę wypełnił coraz głośniejszy gwar rozmów. Ależ to była doskonała akcja, zaczął Johannes, trącając w łokieć Aleksandra, który, jakby nieobecny duchem, wpatrywał się w płomienie. Świetnie to rozegrałeś. Niektórzy biegają po lesie jak popaprani, a ty? Z chłodną precyzją wytypowałeś potencjalne kryjówki, znalazłeś dobry punkt obserwacyjny, zlokalizowałeś wroga. Mój ojciec zawsze mówi, że zajdziesz daleko. I ma rację, bo dobry z ciebie strateg, dodał i popatrzył z podziwem na starszego kolegę. Nasz pomysł nie był gorszy, do rozmowy włączył się Martin. Prędzej czy później wyciągnęlibyśmy z Klausa informację o kryjówce jego drużyny i też zdobylibyśmy flagę. Różnica między mną a wami jest taka, odezwał się Aleksander z wyższością, że ja myślę, planuję, przewiduję, mam taktykę. Że niby my nie mamy taktyki? Obruszył się Klaudius. Macie, zawsze taką samą. Władowalibyście nóż na oślep we wszystko, co się rusza, a dopiero potem zaczęlibyście myśleć, czy to był dobry pomysł i czy może są jakieś inne rozwiązania. Wasz słowa. Martin poderwał się z ławki. Aleksander także wstał. Był o pół głowy wyższy od bliźniaka. Przez chwilę mierzyli się nienawistnym wzrokiem. Dajcie spokój, Zaczął Johannes polubownie i stanął między nimi. Wygraliśmy i to jest najważniejsze, prawda? Prawda. Odparł Aleksander i usiadł z powrotem. Martin nie odpowiedział. Zazgrzytał tylko zębami, wysuwając podbródek, po czym wrócił na swoje miejsce. Hej szturmowcy, młodzi i starzy, do ręki broń czym prędzej bierzcie, bo wróg straszny górny Śląsk truje, stamtąd więc go przegnać się spieszcie. Ktoś zaczął nucić jedną z ich piosenek. Gdy szturmowiec w ogień pójdzie, tam odwaga się zahartuje, a gdy z noża Żyda krew tryska, to wtedy się radość pojmuje. Ochoczo odpowiedzieli kolejnymi wersami pozostali zebrani przy ognisku chłopcy. Atmosfera robiła się bardzo gorąca. Ciszę karkonoskiej nocy przerywał coraz głośniejszy śpiew, który brzmiał tak, jakby dobywał się nie tyle z młodych męskich gardeł, ile prosto z głębi ich serc, które ukształtowano tak, aby każdym uderzeniem świadczyły o wierności narodowi panów. Zagrzewającej do walki pieśni akompaniowały trzask płonącego drewna i charakterystyczny syk tłuszczu kapiącego z kiełbas wprost na płomienie. Całemu zdarzeniu przyglądała się milcząca i surowa bryła górskiego schroniska, która wyłaniała się z ciemności nocy dzięki blaskowi ogniska. Jego jasność połyskiwała w szybach okien, pląsała po kolejnych kondygnacjach, tworząc na fasadzie tajemniczy spektakl światła i cieni. Za sprawą płomieni wyłaniały się z mroku także stojące przed budynkiem, strzelające w niebo maszty i zwisające z nich flagi ze swastykami. Potężna i symetryczna elewacja doskonale z nimi harmonizowała. Choć zaprojektowana 5 lat przed dojściem Adolfa Hitlera do władzy, miała w sobie typowy dla nazistowskiej architektury charakter. Obsesyjne zamiłowanie do monumentalizmu, porządku i klasycznych form. Po dłuższej chwili do zebranych przy ognisku dołączyli także przegrani z porannej rozgrywki, którym po wykonanej pracy pozwolono na to w drodze wyjątku. Jednak z zastrzeżeniem, że nie mają prawa poczęstować się kiełbasą. Przegrani siedzieli więc nieco z boku i smutnym wzrokiem wpatrywali się w płomienie, które strzelały coraz wyżej w niebo. Aleksander tylko nieznacznie przypiekł kiełbasę i zaczął jeść ją z pośpiechem. Ukradkiem przyglądał się rówieśnikom, którzy wstali od ogniska i dyskutowali o czymś żywo kilka kroków dalej. Ich nienagannie ogolone twarze, równo przystrzyżone włosy i aryjskie rysy wydawały mu się wyjątkowo piękne. Spuścił wzrok niżej. Wpuszczone w krótkie spodenki niedbale zapięte koszule uwidaczniały muskularne klatki piersiowe, a nad nadciągniętymi do łydek białymi skarpetami rysowały się ich potężne kolana i mocno zaznaczone mięśnie ud. Biodra chłopców opasały skórzane paski z metalowymi klamrami zdobionymi napisem Blut und Ehre – krew i honor. Wreszcie niemal nieświadomie zawiesił wzrok na ich męskości, której kształt uwidaczniał się przez napięty materiał w okolicy rozporków. Czuł rosnące podniecenie. Wstał od ogniska w obawie, że ktoś dostrzeże jego ukradkowe spojrzenia i rosnącą erekcję. Muszę iść na chwilę do schroniska – szepnął do Johannesa i ruszył w stronę budynku. Po jakimś czasie od ogniska poderwał się obserwujący Aleksandra od dłuższego czasu Martin i ruszył w ślad za nim. Jugendkampfhaus Rübezahl, 23 sierpnia 1943 roku. Erik wyjrzał przez okno. Przed schroniskiem zaczynało się właśnie ostatnie ognisko podczas tego obozu, a on jako jedyny ze swojego pokoju na 2. piętrze musiał zostać w środku, bo należał do przegranej drużyny. Ból, który czuł niemal w każdej części ciała, nasilał się na wspomnienie dzisiejszej walki o flagę. Znaleźli taką doskonałą kryjówkę na Dürrberg. Gdy pełni radości biegli leśną ścieżką w stronę schroniska z poczuciem nadchodzącej wygranej, niespodziewanie zaatakowała ich drużyna przeciwników. Wyjątkowo krwawe tego dnia starcie zakończyło się ostatecznie zdobyciem flagi przez grupę Niemców, Aleksandra i sromotną klęską Polaków, wśród których był Erik. Usiadł na łóżku i się rozpłakał. Spojrzał na swoje nieforemne dłonie i ściągnął grube okulary, które nosił od najmłodszych lat. Jego krzywa klatka piersiowa, nienaturalnie długie, chude i koślawe nogi, a także problemy ze wzrokiem po zmroku były nieustanną przyczyną drwin ze strony kolegów z Hitlerjugend. Przypomniał sobie, jak podczas pierwszego dnia tegorocznego wakacyjnego obozu zorganizowano dla nich zajęcia z matematyki. Dostali zadania na kartkach i 15 minut na ich rozwiązanie. Treść pierwszego brzmiała: utrzymanie idioty w ośrodku opiekuńczym kosztuje Rzeszę dziennie 4,5 Reichsmarki. Przy założeniu, że będzie on żył 40 lat, ile pieniędzy zmarnuje państwo na jego bezproduktywne życie? Gdy rozdano kartki, siedzący obok Erika Martin szturchnął go i powiedział głośno: popatrz, pierwsze zadanie jest o tobie, idioto. Nie jestem idiotą, obruszył się Erik. No to kaleką. Dla mnie to bez różnicy. Jesteś niepełnowartościowy, jesteś problemem dla narodu. A problemy trzeba usuwać, dodał i zaśmiał się szyderczo. Po chwili zawtórowali mu pozostali chłopcy. Przytłoczony tym wspomnieniem Erik zgarbił się jeszcze bardziej. Doskonale wiedział, że w świetle przekonań, jakie panowały w niemieckim społeczeństwie, był zbędnym balastem dla zdrowej części obywateli. Ze swoją chorobą nie powinien pokazywać się na ulicy, ale dzięki protekcji ojca, prominentnego oficera SS, wszystko stawało się możliwe. Nawet to, że ktoś tak niepełnosprawny jak Erik trafi do Hitlerjugend, które oficjalnie przyjmowało tylko w pełni zdrowych, aryjskich chłopców. Wstąpienie do młodzieżowej organizacji było jego wielkim marzeniem. Chciał zaimponować ojcu, który od kiedy chłopak sięgał pamięcią, patrzył na niego z odrazą. Jakby z powodu niepełnosprawności Erika uznał go za swoje życiowe niepowodzenie. Poza próbą naprawy relacji z ojcem, chłopak miał też inne powody, dla których chciał wstąpić do Hitlerjugend. Jego życie było nudne i samotne. Dlatego tym bardziej atrakcyjna wydawała mu się myśl o zbiórkach i obozach, na których odbywały się apele, wspólne ogniska, nauka strzelania, marsze i gry terenowe. Marzył o poczuciu wspólnoty i zjednoczenia umysłów w jednym słusznym celu. Wierzył, że okazując swoje bezgraniczne zaangażowanie, zyska w końcu wśród rówieśników to, czego nigdy dotychczas nie doświadczył – akceptację. Życie szybko zweryfikowało jego naiwne marzenia. Choć był najpilniejszym słuchaczem wszystkich prelekcji i aktywnym uczestnikiem debat o wyższości rasy germańskiej i zasługach państwa dla zachowania jej czystości czy o wielkość dzieła Adolfa Hitlera, to i tak w kategoriach fizycznych zawsze pozostawał na szarym końcu. Niezmiennie miał najgorsze wyniki w marszu na orientację, najsłabszy czas w biegach, był też największym niezdarą we wspinaczkach. Wszystko to razem wzięte było powodem nieustających drwin ze strony rówieśników. Spojrzał na swoje kolana i łydki pokryte krwawymi wybroczynami, które za kilka dni przekształcą się w kolorowe sińce. Obrażenia powstały podczas dzisiejszej gry. Gdy próbując bronić flagi, Erik potknął się i upadł na ziemię. Został dotkliwie skopany przez Martina, członka przeciwnej drużyny. W końcu przestał płakać, potarł oczy, które zaczęły go momentalnie piec i spróbował uspokoić oddech. Wstał z łóżka, usiadł przy stoliku i wyciągnął kartkę papieru. Zaczął się zastanawiać, co się dzieje z jego ojcem. Minęło już tyle miesięcy, od kiedy ani Erik, ani babcia, która się nim opiekowała, nie dostali z frontu żadnej wiadomości. Czy to możliwe, żeby zginął? Chłopak zamyślił się. Próbował wzbudzić w sobie żal, ale myśl o potencjalnej śmierci ojca nie wywoływała w nim smutku. Spojrzał na wiszący na ścianie nad łóżkiem portret Ducha Gór. Jako dziecko uwielbiał, gdy babcia czytała mu legendę o liczy rzepie. Ile pięknych przygód później przeżył, wędrując z nią po górach i próbując dopatrywać się w napotkanych ludziach i odwiedzanych miejscach śladów działania mitycznego pana Karkonoszy. Te jego pasje pochwalała tylko babcia. Ojciec natomiast patrzył na niego z typową dla siebie dezaprobatą, gdy tylko syn mówił coś o duchu gór. Twierdził bowiem, że to prymitywne słowiańskie bóstwo, nie warte najmniejszej uwagi. Erik westchnął. Pogładził palcami kartkę, wyciągnął ołówek i zaczął pisać. Kochana babciu, Heil Hitler. Już niedługo koniec obozu. Jest mi smutno, bo moja drużyna przegrała dziś walkę o flagę, dlatego wszyscy bawią się przy ognisku, a ja siedzę sam w pokoju. Mieliśmy taki doskonały plan. Skryliśmy się z flagą na Dürrberg, skąd mieliśmy ukradkiem uciec do schroniska. Moja drużyna podzieliła się na dwie mniejsze grupy. Pierwsza miała odwrócić uwagę przeciwników, a druga, w której byłem, bezpiecznie przetransportować flagę na metę. Mieliśmy też pojedynczych agentów, którzy mieli rozejść się po lesie i donosić o poczynaniach nieprzyjaciela. Niestety w drodze do schroniska z zaskoczenia napadli nas wrogowie i ostatecznie zwyciężyli po długiej i trudnej walce. Na początku nie cierpiałem gry o flagę właśnie z powodu tych bijatyk, ale z czasem się przyzwyczaiłem. Te ćwiczenia mają po prostu obudzić w nas agresję, żebyśmy w przyszłości byli dobrymi żołnierzami. Prawda? Dzisiejsze starcie było wyjątkowo krwawe. Mam bardzo poranione nogi, a Klaus z naszej drużyny ma pocięte nożem brzuch i plecy. Wyobrażasz sobie? Zawsze trzeba jednak też patrzeć na to, co cieszy. Tak mnie uczyłaś. A mnie raduje, że byliśmy wczoraj na wycieczce w schronisku Prinz Heinrich Baude. Uważam, że to najpiękniejsze miejsce na ziemi. Jak dorosnę, chciałbym w takim schronisku mieszkać i pracować. Co o tym myślisz, babciu? Może zamieszkamy tam razem? Poza tym, że bolą mnie nogi po walce, wszystko u mnie w porządku. Zapomniałem napisać, że śpimy w tym pięknym nowym schronisku Jugendkampfhaus Rübezahl. Pamiętasz? Byliśmy w nim kiedyś razem, jak byłem mały. Szukam tu ducha gór, ale nigdy nie chce mi dać o sobie znać. Nie wiem dlaczego. Niedługo będę w domu. Do zobaczenia, babciu. Erik. Przeczytał list i po krótkim namyśle dopisał PS. Czy są jakieś wieści od ojca? Gdy wkładał list do koperty, usłyszał jakieś odgłosy dochodzące z korytarza. Dziwne, pomyślał. Jego pokój był jedynym zajętym na tym piętrze, a pozostali współlokatorzy Erika bawili się przecież teraz na dworze przy ognisku w gronie zwycięzców. Z zaciekawieniem podszedł do drzwi, zgasił w pokoju światło, żeby się nie zdradzić i uchylił je nieznacznie. Na korytarzu paliła się tylko jedna słaba żarówka i dlatego większa jego część tonęła w półmroku. Mimo swojej wady wzroku Erik dostrzegł Klausa, idącego korytarzem w stronę pryszniców. Widocznie skończył już swoją pracę w ramach kary za przegraną i idzie się umyć, pomyślał. Dziwiło go jednak, dlaczego kolega nie wybrał pryszniców na pierwszym piętrze, które były znacznie lepiej utrzymane niż te na drugim. Cicho zamknął drzwi. Ponownie zapalił światło, wrócił do stolika i zaczął adresować list do babci. Po chwili znów usłyszał kroki. Zaintrygowany po raz kolejny podszedł do drzwi. Zgasił światło i ostrożnie wyjrzał na korytarz. Ze zdziwieniem dostrzegł Aleksandra, który skradał się w kierunku łazienki, rozglądając się wokół. Jugendkampfhaus Rübezahl, 23 sierpnia 1943 roku. Klaus wziął do ręki kostkę mydła i spróbował delikatnie przemyć okolice okaleczeń na klatce piersiowej. Syknął, gdy piana dostała się do jednej z ran, powodując nieprzyjemne szczypanie. Kurwa! Przeklął. Na myśl o Martinie i Klaudiusie aż robiło mu się czarno przed oczami z wściekłości. Jak mógł dać się tak załatwić tym popaprańcom? Zajęty swoimi myślami nawet nie zorientował się, że ktoś wszedł do łazienki. Dopiero po dłuższej chwili zauważył na środku pustego pomieszczenia Aleksandra. Koszulę miał rozpiętą, spodnie zsunięte do łydek, a jedną rękę trzymał w swoich slipach. Co ty tu? Zaczął Klaus zdziwiony. Ciii. Chłopak położył palec na ustach, po czym uśmiechnął się lubieżnie, nie przestając poruszać ręką w bieliźnie. Idź stąd. Jeszcze ktoś cię... nas zobaczy. I coś sobie pomyśli, wyszeptał Klaus niepewnie. Obserwuję cię od jakiegoś czasu. I co? Zauważyłem, a raczej poczułem, że mamy podobne upodobania. Jakie niby? Mam ochotę i wiem, że ty też masz. No, skąd wiesz? Bo widzę, odparł. Klaus powędrował za jego wzrokiem. Dopiero wtedy zauważył swoją rosnącą erekcję. Zawstydził się i przez dłuższą chwilę niepewnie wodził wzrokiem po ciele Aleksandra, zastanawiając się, jak powinien zareagować. Oddychał coraz szybciej, nie mogąc skupić myśli. W końcu nabrał powietrza, zrobił krok w kierunku półnagiego chłopaka, złapał go za rękę i przyciągnął do siebie. Błyskawicznie zdarł z niego koszulę, nawet nie zauważając, kiedy tamten pozbył się spodenek i skarpet. Pieścili się nawzajem łapczywie i nerwowo, nie zważając na gorącą wodę, która spływała na ich ciała i zaczynała parzyć skórę. Zaimponowałeś mi dzisiaj, szepnął Aleksander, sapiąc z rozkoszy w rytm ruchów, jakie Klaus wykonywał ręką, mocno zaciśniętą na jego członku. Czym? Nie zdradziłeś swojej drużyny, mimo że Klaudius i Martin za wszelką cenę chcieli wyciągnąć z ciebie informacje? Odparł, łapiąc Klausa za pośladki. Czuł, że za chwilę eksploduje z podniecenia. Świat zaczynał wirować mu przed oczami. Oni obaj są powaleni. Wiem, przytaknął Aleksander i przyparł go do ściany swoim nagim ciałem, po czym pocałował szorstko. Po ułamku sekundy odsunął się, spoglądając na jego nagi tors, naznaczony ciętymi ranami. Dzielny z ciebie chłopak. Przesunął palcem wzdłuż jego obojczyka i zatrzymał go w zgłębieniu między wytrenowanymi mięśniami piersiowymi. Zawahał się przez moment i dodał: zasłużyłeś na nagrodę, po czym klęknął i wziął jego członka do ust. Klaus jęknął przeciągle. W tym momencie do łazienki wpadł Martin. — No proszę, co ja widzę? — Cioty! — krzyknął z obrzydzeniem. Chłopcy pod prysznicem skamienieli. — Martin, wypierdalaj! — odezwał się Aleksander, wstając z kolan. Nie sprawiał wrażenia zakłopotanego czy zawstydzonego. — Słucham? — zapytał Martin ze źle skrywaną ekscytacją. — To nie twoja sprawa. — Nie moja? Ależ właśnie moja! Himmler mówi wyraźnie, życie seksualne nie jest prywatną sprawą, bo dotyczy przeżycia narodu. Nie martw się, nie wpłyniemy negatywnie na przeżycie narodu, odezwał się Klaus z zażenowaniem. Jesteście chorzy, a choroby trzeba tępić. Aleksander zmrużył oczy i wyszedł spod prysznica. A może ty po prostu też chcesz do nas dołączyć? Dlatego przyszedłeś tu za mną? Zapytał. Dostrzegł cień zawahania w oczach Martina. Złapał za swojego członka i przesuwając po nim ręką, spojrzał przeciągle na chłopaka. Zgadłem? Podnieca cię to? Nie zgadłeś, zboczeńcu. To zdejmij portki i pokaż, że cię to nie rajcuje. Jesteście obrzydliwi, warknął Martin i splunął w ich kierunku. Zawsze czułem, że Klaus ma żydowskie korzenie. Teraz wszystko stało się jasne. Czytałem w gazecie, wiem jak jest. Żydzi wśród swojej całej naturalnej obrzydliwości popierają ponadto stosunki seksualne między rodzeństwem, pomiędzy człowiekiem a zwierzętami oraz mężczyzną a mężczyzną. Jesteście żydowskimi podrzutkami. Aleksander milczał, analizując sytuację. Nie jestem Żydem, zaprotestował Klaus. To już będą badać odpowiednie osoby. Idę prosto do naszych dowódców z Rotenführerem Stutterheimem na czele. Opowiem mu o waszych wulgarnych zabawach. Pójdziecie do obozu, tam, gdzie jest miejsce przestępców. W tym momencie Aleksander skoczył na Martina. Zanim tamten zdążył wyprowadzić jakikolwiek cios, złapał go ręką za kark i z całej siły uderzył 2 razy jego głową o kant ściany oddzielającej sąsiednie prysznice, po czym puścił go z obrzydzeniem wypisanym na twarzy. W miejscu uderzenia powstała na kafelkach plama krwi. Martin osunął się bezwładnie na podłogę, po drodze uderzając jeszcze głową o stołek, na którym leżały ubrania kąpiących się chłopaków. Aleksander i Klaus wpatrywali się w milczeniu w leżącego na podłodze Martina, ciężko oddychając. Nasycone parą powietrze stawało się nieznośnie duszne. Ich uszu dobiegł przybierający na sile śpiew bawiących się przy ognisku. Spływająca z twarzy ofiary krew coraz szerszą stróżką podążała w stronę odpływu, mieszając się po drodze z nieustannie lejącą się z prysznica, gorącą wodą. Rozmywała się, bledła i tworzyła na białych kafelkach finezyjne różowe wzory. Musimy stąd uciekać, natychmiast, wydał komendę Aleksander. Widział cię ktoś, jak tu wchodzisz? Nie. Dobrze, mnie też nie, poza tym ścierwem, wskazał na Martina. Myślisz, że nie żyje? Nawet jeśli jeszcze żyje, zaraz przestanie, odparł Aleksander, po czym złapał jedną ze swoich skarpetek, namoczył i wprawnym ruchem wepchnął ją nieprzytomnemu chłopakowi do ust. No, za chwilę się udusi. I tyle. Skwitował. Jugendkampfhaus Rübezahl, 23 sierpnia 1943 roku. Erik rozmyślał o tym, co działo się tej nocy w łazience. Najpierw poszedł tam Klaus, potem do pomieszczenia zakradł się Aleksander, a po dłuższej chwili także Martin. Po wejściu tego trzeciego zza drzwi zaczęły dochodzić jakieś krzyki, ale Erik nie mógł zrozumieć, co mówili. Gdy już miał wyjść na korytarz i zakraść się bliżej, żeby cokolwiek usłyszeć, krzyki ustały. Chwilę później niemal nadzy Klaus i Aleksander wybiegli z pomieszczenia, trzymając w rękach swoje ubrania. W kilku susach dopadli drzwi na klatkę schodową. Dziwne, zasępił się Erik. A gdzie Martin? Odczekał dłuższą chwilę, zanim odważył się pójść do łazienki. Zza uchylonych drzwi dochodził regularny szum prysznica, wskazujący na to, że Martin się myje. Erik jednak czuł, że coś jest nie w porządku. Uchylił drzwi do łazienki i wtedy zauważył leżącego na podłodze w kałuży krwi nieprzytomnego chłopaka. Omal nie krzyknął z przerażenia. W tym momencie Martin zaczął dziwnie rzęzić. Po chwili wpakował sobie rękę do ust i zaczął coś z nich wyszarpywać. Otworzył prawe oko, drugiego Erik nie mógł nawet dostrzec, tak była rozkwaszona lewa część twarzy chłopaka. Pomóż mi, zachrypiał Martin, po czym zaczął przeraźliwie kaszleć. Zaraz też zwymiotował. Żółć, którą zwracał, poczęła mieszać się z krwią, tworząc na kafelkach odarty z godności obraz śmierci ludzkiego ustroju. Charakterystyczny mdły zapach krwi i treści żołądkowej wywołał u Erika torsję. Zacisnął jednak zęby, wciąż wpatrując się w babrającego się w wydzielinach chłopaka. Zawołaj kogoś, wycharczał Martin. Erik wahał się przez moment. Spojrzał na krztuszącego się wymiotami chłopaka i jego obitą twarz. Ze zdziwieniem stwierdził, że obraz ten nie budzi w nim współczucia. Co więcej, chyba nawet nie czuł litości. Jego umysł pracował intensywnie, rozważając różne scenariusze. Przed oczami zaczęły mu się przesuwać obrazy dzisiejszej gry o flagę. Martin, który mimo jęków Erika dalej kopie go bez opamiętania. Martin, który nazywa go kaleką i problemem dla narodu. Martin, który śmieje się z niego na forum grupy. Erik zacisnął zęby. Po raz pierwszy w życiu poczuł, że budzą się w nim mordercze instynkty. Było to przerażające i zarazem pociągające. Spoglądać z góry na czołgającą się po podłodze ofiarę, jeszcze nieświadomą tego, co zaraz ją czeka. A więc tak smakuje wejście w skórę Martina, gdy gnębi upatrzonych sobie chłopaków. Erik uśmiechnął się, pomyślał o ojcu. Gdyby widział, jak jego syn na każdym obozie daje się poniewierać i nieustannie, bez słowa sprzeciwu, przyjmuje kolejne razy, pewnie sam wlałby mu jeszcze bardziej, krzycząc przy tym, że chce mieć w domu prawdziwego żołnierza, a nie lalkę. Może to właśnie był moment, żeby pokazać swoje męstwo? Bez słowa skierował się na korytarz i wrócił do swojego pokoju. Drżącymi rękami wyszukał w plecaku scyzoryk i wrócił do łazienki. Martin próbował czołgać się po podłodze w stronę drzwi, cicho pojękując. Ty idioto, rzucił w jego kierunku Erik, poprawiając na nosie grube okulary, w których błysnęło ostrze jego scyzoryka. Chłopak na podłodze znieruchomiał. Erik tymczasem usiadł okrakiem na jego plecach, złapał go za włosy i z furią przeciągnął scyzorykiem po jego szyi, szepcząc mu do ucha – jesteś niepełnowartościowy, jesteś problemem, a problemy trzeba eliminować. Jugendkampfhaus Rübezahl, 23 sierpnia 1943 roku. Aleksander wpadł na klatkę schodową i złapał za rękę Klausa, chcącego biec na dół. – Gdzie lecisz? Chcesz, żeby ktoś nas zobaczył? – Nie, w takim razie na górę – wskazał głową wąskie schodki prowadzące na trzecie piętro. – Dlaczego? Co robimy? – rzucił przerażony Klaus. – Idziemy do mojej ciotki. – Masz tu gdzieś ciotkę? – Nie zupełnie, to starsza kuzynka, ale czasem zwracam się do niej ciotka. – A, chodzi o Marię Dworzak. – Tak. Ma służbowe mieszkanie, piętro wyżej na strychu. Musimy się u niej umyć, tylko szybko. Mamy krew na nogach. Potem zorganizujemy sobie czyste ubranie. To ubrudzone krwią schowamy u ciotki. Potem ty wrócisz do pokoju, jak gdyby nigdy nic. Skończyłeś swoją pracę, obrałeś ziemniaki i poszedłeś spać, jasne? No, a ty? Ja wrócę na ognisko. Moje zniknięcie na dłużej będzie podejrzane, bo przecież drużyna zwycięzców dzisiaj świętuje. A teraz szybko. Polecił i w kilku susach pokonał schody na trzecie piętro. Aleksander, zaczął Klaus łamiącym się głosem, gdy dogonił chłopaka. Co? Boję się. To się wyda. Co wtedy? Pójdziemy do obozu? Wyszeptał przerażony. Podbródek drżał mu spod denerwowania i wyglądało na to, że zaraz się rozpłacze. Uspokój się. Nie mogę. Klaus jąkał się coraz bardziej. Oparł się o ścianę i zaczął pocierać dłońmi pokryte gęsią skórką ramiona. Cały się trząsł. Aleksander wymierzył mu policzek. Uspokój się! Syknął po raz kolejny. To się wyda, to... Klaus panikował coraz bardziej. Aleksander stanął w rozkroku i bez słowa przyparł go swoim ciałem do ściany. Trzymał go tak przez chwilę, czując jak stopniowo drżenie ciała kolegi słabnie. Objął jego głowę i mocno przycisnął do siebie. W tym momencie poczuł ręce Klausa na swoich plecach. Chłopak wtulił się w niego z całych sił. No już, przestań się trząść. Nie masz powodu do obaw. Ja wszystko załatwię. Przekonywał Aleksander. Odsunął się nieco i uniósł głowę Klausa za podbródek. Spojrzał mu w oczy. Przez chwilę się wahał, po czym pocałował go namiętnie, przygryzając mu wargę. A to, co wydarzyło się w łazience, zostanie tylko między nami, tak? Tak. Jugendkampfhaus Rübezahl, 23 sierpnia 1943 roku. Maria Dworzak zapaliła lampkę przy łóżku w swoim skromnym służbowym mieszkaniu na trzecim piętrze, po czym przebrała się w nocną koszulę. Tego dnia zarówno przygotowanie jedzenia na wieczorne ognisko, jak i nadzorowanie chłopców odbywających karę w kuchni spadło na jej głowę. To też pracę skończyła później niż zwykle. Zmęczona po intensywnym dniu usiadła na skrzypiącym drewnianym krześle i zaczęła rozczesywać swoje długie, kruczo-czarne włosy. Spojrzała w zawieszone na ścianie naprzeciwko niej stare lustro i przerażona zmarszczyła czoło. Jak to możliwe, że tak szybko pojawiły się w jej włosach srebrne nitki? Zasępiła się. Czy tak właśnie wygląda pierwsza oznaka nadchodzącej małymi krokami starości? Ta myśl ją przygnębiła. Naprawdę młodość była już za nią? Przecież nie miała jeszcze nawet 30 lat. Duchem jednak czuła się o wiele starsza. Westchnęła, myśląc o pracujących z nią w schronisku rówieśniczkach. W porównaniu z nimi wypadała gorzej pod każdym względem. Nie miała rodziny, mężczyzny, który by się o nią troszczył, właściwej jej wiekowi energii, radości, perspektyw i wreszcie nie miała marzeń. Im dłużej obserwowała koleżanki z pracy, tym silniejsze odnosiła wrażenie, że jej życie to tylko bezcelowa egzystencja, na którą składały się szare i monotonne chwile. Zwłaszcza mocno odczuwała to w czasie dni wolnych. Kuchnia wypełniała się wtedy rozmowami, które dla Marii były niemal fizyczną udręką. Koleżanki z radością gawędziły o przygotowaniach związanych z wyjazdem do rodzinnych domów, wymieniając uwagi o swoich ukochanych, dzieciach czy planach na urlop. Ona nie mogła włączyć się do żadnej z tych rozmów. Bo co miałaby powiedzieć? Czym się podzielić? Tym, że była pochodzącą z Reichenbergu sierotą? Że swoim ponurym usposobieniem odpycha mężczyzn? Że nie potrafi się przed nikim otworzyć, a w święta jako jedyna z pracowników schroniska zostaje na miejscu, spędzając te dni samotnie w swoim służbowym mieszkaniu? Albo włóczy się wtedy bez celu po karkonoskich szlakach, bo to jedyna przyjemność, na jaką może sobie w życiu pozwolić? Spojrzała na swoje szorstkie i spracowane dłonie. Czas przeciekał jej między palcami, a każdy dzień wypełniała walka o przetrwanie. A walczyć musiała podwójnie, z samą sobą, żeby rano zmusić się do wstania z łóżka i z pracą, którą z powodu biedy musiała podjąć już w wieku 10 lat. Wpatrywała się przez chwilę w swoje odbicie, po czym spróbowała się uśmiechnąć. Boże, jak komicznie wyglądała, odsłaniając szereg nierównych zębów i próbując unieść kąciki ust. Nad jej wargami uwidaczniały się wtedy bruzdy, których się wstydziła. Skrzywiła się niezadowolona. Po chwili powróciła do naturalnego dla niej wyrazu twarzy. Usta złożyła w kreskę, a następnie odruchowo jeszcze bardziej je zacisnęła. Jej wąskie wargi zbledły, stając się niewidoczne. Uświadomiła sobie, że chyba nigdy nie nauczyła się uśmiechać szczerze. Większość ludzi nabywała tę zdolność naturalnie, już jako niemowlę, przez obserwację mimiki swoich rodziców. Dlaczego więc ona tego nie potrafiła? Odpowiedź była dość oczywista i brutalna zarazem. Bo w domu Marii Dworzak nikt się nie śmiał. Może poza ojcem, którego jednak znała bardzo krótko. Nadal wpatrując się w swoją twarz, chciała znaleźć w niej coś przyjemnego. Coś, co mogłoby zwrócić uwagę jakiegoś mężczyzny, zaintrygować go czy wzbudzić pożądanie. Jednak w swoich rysach dostrzegała wyłącznie rezygnację i zmęczenie. Stan jej psychiki najlepiej oddawały zmarszczki, podczas gdy czoło było przeorane poziomymi kreskami, a między brwiami rysowały się pierwsze pionowe bruzdy. Wokół oczu nie widać było śladu kurzych łapek, tak charakterystycznych dla roześmianych ludzi. Zrezygnowana odłożyła szczotkę do włosów, po czym wzięła do ręki słoiczek z kremem, który dostała od koleżanki z pracy. Pewnie z powodu współczucia dla jej wyglądu. Zaczęła wcierać pachnące mazidło w twarz. Zmęczona skóra chłonęła krem z ulgą. Poczłapała do łóżka i nakryła się kołdrą. Jej wzrok padł na stojącą przy łóżku fotografię, jedyną, jaką miała z rodzinnego domu w Reichenbergu. Postawiła ją tu, naśladując swoje koleżanki, które na stolikach nocnych trzymały zazwyczaj zdjęcia swoich ukochanych. W duchu liczyła, że stawiając jakąkolwiek fotografię, będzie choć trochę bardziej wyglądała na szczęśliwą kobietę niż samotną sierotę. Bo patrząc z boku na stojące przy łóżku zdjęcie, każdy pomyśli, że Maria ma bliskich. Usiadła i wzięła ramkę do ręki. Na zdjęciu byli ojciec, Anton, matka Emilia i ona, trzymana przez rodzicielkę na rękach. W tle finezyjne kryształowe żyrandole, barokowy ołtarz i długie świece nabite na wielkie lichtarze, z których zwisały sople wosku. Na rodzinę Dworzaków spoglądały zewsząd rzeźby świętych w nabożnych pozach. Fotografię wykonano w dniu chrztu Marii, w jej rodzinnym kościele. Gładząc zdjęcie popatrzyła na mamę. Na jej chłodne spojrzenie, surowe rysy i skromne ubranie. Stała nienaturalnie wyprostowana, jakby ktoś przywiązał jej kij do pleców. Wpatrywała się pustym wzrokiem w obiektyw i sprawiała wrażenie, jakby trzymanie na rękach własnego dziecka było dla niej przykrym obowiązkiem. Najbardziej zwracały uwagę jej ciemne, głęboko osadzone oczy i zaciśnięte usta. Te cechy wyglądu Maria z pewnością odziedziczyła właśnie po niej. Tak samo jak w spadku po rodzicach przyjęła biedę, której brzemię dźwigała od najmłodszych lat. Ponoć kiedyś, przed narodzinami Marii, rodzicom całkiem dobrze się powodziło. To było jeszcze w czasach, gdy pracowali w fabryce tkanin wełnianych u Libigów. Rodzina właścicieli była obłędnie bogata dzięki swemu przodkowi, Johanowi Libigowi, który 100 lat wcześniej otworzył w Reichenbergu swój pierwszy zakład włókienniczy, z czasem zmieniając go w potężną przędzalnię. W miarę bogacenia się dokupował kolejne fabryki, także przed śmiercią zatrudniał łącznie je kilka tysięcy osób. Gdy do zakładów w Reichenbergu najęli się świeżo upieczeni małżonkowie, Anton i Emilia, dobrami fabrykanckiej rodziny rządził już Teodor Libik, wnuk Johana. Przejmując tradycję dziadka, on także starał się dbać o swoich pracowników, zapewniając im szeroki wachlarz świadczeń socjalnych, od służbowych mieszkań po bezpłatne przedszkola dla ich dzieci. Kilka lat przed Wielką Wojną Teodor Libik szczycił się posiadaniem największych przędzalni w ówczesnych Austro-Węgrzech, swoimi towarami zaspokajając potrzeby ponad 1/3 rynku całego cesarstwa. Interes kwitł, więc także pracownicy jego fabryk cieszyli się tłustymi latami. Sytuację zmienił jednak dramatycznie wybuch Wielkiej Wojny. Libik musiał sprzedać część swojego majątku, w tym zakłady w Reichenbergu. Nowy właściciel zaczął swoje urzędowanie od zwolnienia części załogi i odebrania jej mieszkań. W ten sposób Anton, Emilia i zaledwie miesięczna Maria wylądowali na bruku. To nie był dobry czas na dziecko. Ja nie nadaję się na matkę, ja nie mogę na nią patrzeć, wykrzyczała kiedyś Emilia do męża podczas kłótni, którą Maria podsłuchała. Wyrzucała mu, że namówił ją na dziecko, podczas gdy ona nie była do tego przekonana. Perspektywa macierzyństwa w połączeniu z utratą źródła dochodu tak bardzo przytłoczyła Emilię, że Maria nigdy nie czuła się przez matkę kochana. Była w końcu dodatkową gębą do wykarmienia w domu, w którym się nie przelewało. Przysunęła ramkę ze zdjęciem bliżej oczu i spojrzała na ojca. Po policzkach pociekły jej łzy. Anton Dworzak lekko się uśmiechał. Był jedynym człowiekiem, który okazywał Marii czułość, który brał ją na ręce, a czasem na spacer. I jak był choć trochę lepszy miesiąc, to nawet zabierał ją do cukierni Litków, gdzie kupował jej pierniczka z wizerunkiem liczyrzepy. Po utracie posad w fabryce Libiga Dworzakowie łapali się różnych dorywczych prac. Wynajmowali skromne mieszkanie w zapuszczonej kamienicy blisko rynku i liczyli każdy grosz, żeby po opłaceniu czynszu starczało im na życie do końca miesiąca. Kiedy zrobiono zdjęcie? Maria wyjęła fotografię z ramki i spojrzała na jej tylną stronę, na której ktoś napisał niezbyt czytelnie Reichenberg 1916, a więc 2 lata przed śmiercią ojca. Na wspomnienie tamtego czasu poczuła w klatce piersiowej nieprzyjemny ucisk. Może gdyby teraz żył, Maria umiałaby się uśmiechać? Miała zaledwie 4 lata, gdy świat obiegła informacja, że kończy się Wielka Wojna. Mieszkańcy Reichenbergu przyjęli tę wieść z ulgą, ale nie z radością. Mało kto miał do niej powody. Niemal w każdym domu ktoś opłakiwał stratę syna albo małżonka, którzy nie wrócili z frontu. Niejeden wciąż czekał na wieści, licząc, że brak odpowiedzi krewnych na listy słane od miesięcy nie jest jeszcze dowodem na ich śmierć. Ci zaś, których najbliżsi przeżyli, mierzyli się z dramatem ich kalectwa. Jedni wracali bez ręki, inni bez nogi albo i dwóch, bez nosa czy ucha. Kulejący, poranieni na noszach z twarzami przeoranymi cierpieniem, z przejmująco pustymi oczami, które obserwowały w okopach śmierć współtowarzyszy w męczarniach, z niegojącymi się ranami, bo wciąż tkwiły w nich odłamki pocisków, których chirurgowi nie udało się usunąć w szpitalu polowym. Październik 1918 roku Maria znała bardziej z opowieści dorosłych niż z własnych wspomnień. Rozpadły się Austro-Węgry, a pod koniec miesiąca w Pradze Czechosłowacki Komitet Narodowy proklamował powstanie niepodległego państwa Czechosłowacji. Mimo to wciąż nie ustawał spór o granice nowego kraju. Jedni chcieli je widzieć tak, jak przebiegały historycznie, inni zaś sugerowali, że należy wyznaczać je na podstawie podziału etnicznego. Te dwie wizje przedstawiały się na mapie zupełnie inaczej, sprawiając, że tereny takie jak okolica Reichenbergu znajdowały się w centrum konfliktu. Z jednej strony historyczna część Czech, z drugiej zaś fakt, że większość mieszkańców tego regionu była Niemcami. Dlatego też zaledwie dzień po tym, jak ogłoszono niepodległość Czechosłowacji, żyjący w północnej części kraju Niemcy obwieścili powstanie Deutsche Böhmen, czyli niemieckich Czech, prowincji, której stolicą miał być właśnie Reichenberg, rodzinne miasto Marii Dworzak. Wkrótce też starostą krajowym nowo powstałego obwodu został przyjaciel jej ojca, Rudolf Lodzmann von Auen. W imieniu zamieszkujących te ziemię Niemców udał się do Pragi z przekazem, że nie zamierzają podporządkować się nowym czeskim władzom. Stanowisko drugiej strony było podobne. Stolica Czechosłowacji nie uznała istnienia niezależnej prowincji. Ponieważ nikt nie zamierzał się ugiąć, rozmowy zakończyły się fiaskiem. W ślad za niemieckimi Czechami powstały jeszcze trzy prowincje o podobnym charakterze i Czechosłowacja zaczęła przypominać na mapie ażurową wycinankę, w której niewprawna dziecięca ręka zrobiła nożyczkami liczne dziury. Listopad 1918 roku Maria Dworzak zapamiętała już znacznie lepiej z powodu dnia, który zmienił jej życie bezpowrotnie, przerywając już i tak smutne dzieciństwo. Na początku miesiąca starosta von Auen wobec braku porozumienia z Czechami zwrócił się do Berlina z prośbą o militarne wsparcie, aby nie dopuścić do przejęcia nowej prowincji przez Pragę. Jego zabiegi spotkały się jednak z odmową i jeszcze tego samego dnia niemiecki rząd uznał niepodległość Czechosłowacji i nawiązał z nią stosunki dyplomatyczne. Niemieckojęzyczni mieszkańcy okolic Reichenbergu, tacy jak rodzina Dworzaków, zostali więc pozostawieni sami sobie. Przepracowani, zmęczeni biedą, wojną i nieustanną polityczną zawieruchą, nie byli gotowi na stawienie oporu czeskiej armii. Von Auen grzmiał, że poleje się niewinna niemiecka krew. Trudno było powiedzieć, komu groził. Czy Niemcom czeskim, że znów staną w obliczu śmierci swoich bliskich, czy Czechom, ostrzegając ich przed zbrojnymi posunięciami wobec nowej prowincji, czy może światu, który u schyłku wojny dopuszczał sytuację generującą kolejny potencjalny konflikt. W połowie listopada czechosłowacka armia zaczęła zajmować zbuntowaną prowincję. Większość miast poddała się bez jednego strzału, a przemarsz wojska przez kolejne osady w niemieckich Czechach stanowił raczej polityczną manifestację siły. Inaczej było w Reichenbergu, gdzie niemieckojęzyczni mieszkańcy zorganizowali manifestację, w której wzięli udział przede wszystkim wierni von Auenowi przyjaciele. Wśród nich był Anton Dworzak, ojciec Marii. W tym dniu, a było to 28 listopada, po raz pierwszy czechosłowacka armia otworzyła ogień do Niemców. Do zamieszek doszło po zmierzchu na placu przed ratuszem, kilkadziesiąt metrów od domu, w którym mieszkali Dworzakowie. Maria pamiętała ten dzień, jakby był zlepkiem urywków wspomnień. Wizytę von Auena, który niemal z obłędem w oczach namawiał mieszkańców ich skromnej kamienicy do buntu. Płacz matki, która próbowała wybić ojcu z głowy udział w proteście. Potem hasła, które wykrzykiwali gromadzący się pod ratuszem Niemcy i wreszcie wkroczenie na rynek czechosłowackiej armii. Krzyki pełne agresji, seria strzałów, która odbiła się głuchym echem od murów kamienic. A potem znowu krzyki, tyle że tym razem inne, przejmujące, pełne przerażenia, żalu i rozpaczy. Kilkunastu protestujących zostało pozbawionych życia. Von Auen wraz z pozostałymi urzędnikami uciekł i jeszcze tego samego dnia zbiegł przez Drezno do Wiednia. Nikt nie wiedział, dlaczego czechosłowackie wojsko od razu sięgnęło po tak radykalne środki, ani ile osób dokładnie zginęło, między kilkanaście a kilkadziesiąt, jednak już sam fakt zbrojnego ataku na demonstrantów sprawił, że na mieszkańców miasta padł blady strach. Tego pamiętnego dnia Reichenberg zmienił nazwę na czeską – Liberec. Dla Marii Dworzak nie miało to jednak żadnego znaczenia. Dla niej liczyło się tylko jedno – na rynku pod ratuszem stracił życie jej ojciec. Od tamtego momentu życie Marii stało się jeszcze większą udręką. Pozbawiona ojca i pozostawiona pod opieką matki, która jej nie kochała, czuła się jak sierota. W domu nie było już uśmiechu taty, nie było pierniczków z cukierni Litkiego. Pieniędzy brakowało jeszcze bardziej, a u Emilii Dworzak nastąpiło załamanie nerwowe. Swoim zachowaniem codziennie dawała niechcianej córce do zrozumienia, że uważa ją za źródło wszystkich swoich nieszczęść. Niezdolna do pracy i pogrążona w depresji Emilia oraz kilkuletnia Maria coraz dotkliwiej rozumiały, co to znaczy bieda. Do tego stopnia, że pewnego dnia Emilia Dworzak postanowiła zabić swoją córkę, a następnie siebie. Maria wyparła tamte wydarzenia z pamięci i pamiętała je tak samo jak dzień śmierci ojca, jako zlepek urywków wspomnień. Oczami wyobraźni zobaczyła zawilgocone mieszkanie w kamienicy, szalejącą na dworze ulewę, mamę, która wróciła do domu z informacją, że znów straciła pracę, kubek, który Maria przez przypadek stłukła przy kolacji, szał, w który niespodziewanie wpadła Emilia, nóż w jej ręce, ten sam, którym zazwyczaj kroiła chleb, ale teraz chciała go użyć do czegoś zupełnie innego i pięciolatka doskonale to rozumiała. Schody. Długie, kręcone schody, którymi uciekała przed rodzicielką. Moment, kiedy wpadła do domu mieszkającej w sąsiedztwie cioci, siostry ojca. Przerażenie krewnej, gdy dowiedziała się, dlaczego bratanica uciekła. Potem nie pamiętała już nic poza tym, że ciotka wyszła z mieszkania na długo, a po powrocie powiedziała tylko, że wszystko jest załatwione. Od tamtego dnia Maria zamieszkała u krewnej na stałe. Dopiero jakiś czas później dowiedziała się, że matka po jej ucieczce podjęła nieudaną próbę samobójczą. Trafiła do szpitala, a następnie do zakładu dla obłąkanych. Maria zaczęła zastanawiać się, gdzie teraz może być Emilia Dworzak. Dopiero po chwili uprzytomniła sobie, że jej matka już przecież nie żyje. Po kilkukrotnych zmianach placówek trafiła ostatecznie do szpitala psychiatrycznego w Plagwitz, gdzie zmarła rok temu. A może 2 lata temu? Marii trudno było sobie przypomnieć, bo niewiele ją to interesowało. Chodziły plotki, że w Plagwitz realizowano program uśmiercania chorych psychicznie. Według jego założeń ludzie tacy jak Emilia, którzy przebywali w szpitalu powyżej 5 lat, kwalifikowali się do eliminacji. To również nieszczególnie Marię interesowało. Choć Emilia Dworzak źródło swego nieszczęścia upatrywała właśnie w córce, Maria po latach nie czuła do matki żalu. Im dłużej myślała o wydarzeniach z listopada 1918 roku, tym częściej zaczynała uważać Emilię, tak samo jak siebie, za ofiarę rodzinnego dramatu. Natomiast winnych tej sytuacji z każdym dniem widziała coraz wyraźniej wśród Czechów. Bo przecież gdyby nie śmierć ojca z rąk czechosłowackiej armii, życie jej rodziny na pewno potoczyłoby się inaczej. Matka nie załamałaby się nerwowo, razem z ojcem znaleźliby w końcu jakąś lepszą pracę, a Maria wciąż mogłaby mieć nadzieję, że przyjdzie czas, gdy częściej będą zaglądać do Litkiego po pierniczki. Śmierć ojca przekreśliła jednak dziecięce marzenia. Śmierć z rąk czechosłowackiej armii. Ciotka, która po zamknięciu Emilii w szpitalu zajęła się Marią, także z trudem wiązała koniec z końcem. Dlatego mimo młodego wieku dziewczynki posłała ją do pracy, załatwiając jej fałszywe dokumenty potwierdzające, że była starsza niż w rzeczywistości. Z każdym kolejnym rokiem, gdy w cieniu pracy kształtował się charakter Marii, nienawiść do Czechów zajmowała w jej umyśle coraz ważniejsze miejsce. Dlatego jako zaledwie 19-latka z nieskrywanym entuzjazmem obserwowała wydarzenia 1933 roku, gdy Adolf Hitler objął urząd kanclerza Niemiec. Wśród niemieckojęzycznych mieszkańców Liberca na nowo odżyła nadzieja, że Berlin upomni się o swoich rodaków mieszkających w Czechosłowacji. Gdy kilka miesięcy później powstała partia Niemców Sudeckich, Maria zapisała się do niej niemal natychmiast. Wiedziała, że prędzej czy później dawna zbuntowana prowincja Deutsche Böhmen znajdzie się w granicach Niemiec, wolna od czeskiego jarzma, a Liberec znowu będzie się nazywać Reichenberg, tak jak w jej najwcześniejszym dzieciństwie, gdy jeszcze żył ojciec. Gdy w 1938 roku na konferencji monachijskiej Hitler ogłosił aneksję części Czechosłowacji, w tym Deutsche Böhmen, Maria Dworzak po raz pierwszy od lat czuła prawdziwą radość. Październik tego roku zapamiętała na zawsze jako miesiąc, w którym dotychczasowa czechosłowacko-niemiecka granica w Riesengebirge przestała istnieć. Czas ten upłynął pod znakiem płonących schronisk i walk toczonych pośród niedostępnych górskich szczytów. Niektórzy twierdzili, że bałdy palili nadciągający Niemcy. Maria natomiast doskonale wiedziała, że odpowiada za to wycofująca się, przegrana czechosłowacka armia. Płonęła więc Lucznie i Bołda. Ogień strawił też schronisko Rennerów. W Obzi-Bołdzie z kolei ulokował się niemiecki oddział, ostrzeliwując czechosłowackie stanowiska. Szybkość, z jaką je likwidował, stanowiła dowód na to, jak żałosne i nieskoordynowane były próby obrony ze strony Czechów. Gdy wreszcie do Liberca wkroczyła armia Führera, Maria witała żołnierzy, machając bukietem kwiatów. Tego dnia w mieście nie padł żaden strzał. Przywrócono nazwę Reichenberg, a ona wierzyła, że pod panowaniem Adolfa Hitlera będzie się jej żyło choć trochę lepiej. I rzeczywiście, wkrótce po raz pierwszy znalazła w miarę spokojną i dobrze płatną pracę. W kuchni, położonego wysoko w górach, Jugendkampfhaus Rübezahl. Jakiś czas wcześniej schronisko przekształcono w ośrodek wypoczynkowy dla młodzieży z organizacji Hitlerjugend. Właściciel obiektu, Albert Schmidt, zatrudnił Marię początkowo tylko na okres wakacji, jednak obozy dla chłopców organizowano coraz częściej, także rąk do pracy w kuchni nigdy nie było dość. Wkrótce więc Marii Dworzak zaproponowano pełny etat i służbowe mieszkanie. Zgodziła się bez wahania. Odłożyła zdjęcie na stolik, próbując policzyć, ile już lat pracuje w Jugendkampfhaus Rübezahl. Wydawało jej się, że 5? Zaczęła liczyć na palcach, gdy usłyszała ciche pukanie. Jakie licho, pomyślała zaskoczona i podeszła do drzwi. Stał przed nimi jej daleki krewny ze strony matki. Choć wiedziała, że są rodziną, do tej pory nie zamieniła z nim ani słowa. Od wielu lat nie mieli bowiem ze sobą kontaktu. Zresztą zbyt wiele ich dzieliło. On mieszkał w Hirschbergu po jednej stronie gór, ona w Reichenbergu po drugiej. On miał bogatych rodziców, ona była sierotą. Aleksander, co ty tu robisz? Gdzie twoje ubranie? Zapytała. Dopiero po chwili dostrzegła stojącego za krewnym drugiego chłopaka. On także był półnagi. Możemy wejść? Potrzebujemy pomocy. Powiedziała, po chwili zawahania dodał. Proszę. Puściła niespodziewanych gości. Dopiero w świetle stojącej przy łóżku lampki zauważyła, że ich nogi ubrudzone są krwią. Boże, co wyście zrobili? O nic nie pytaj. Masz tu łazienkę, prawda? Mam. Pozwól nam się umyć. Dlaczego nie możecie pójść pod prysznicę na drugim piętrze albo na pierwszym? Miałaś o nic nie pytać, stwierdził Aleksander nerwowo, po czym dodał łagodniej, wskazując na ubrudzone krwią nogi. Nie chcemy, żeby ktoś to zobaczył. Aha, mruknęła niepewnie. Biliście się? Można tak powiedzieć, odparł wymijająco. Mam jeszcze jedną prośbę. Jaką? Wziął od Klausa zakrwawione ubrania. Mogłabyś to gdzieś ukryć? Maria Dworzak zacisnęła usta. Powiesz mi, co się stało, albo nie licz na moją pomoc. Przez chwilę mierzyła się z krewnym wzrokiem. Pod prysznicem na drugim piętrze leży trup. Jeden z chłopaków. To był wypadek, niemniej z naszym udziałem. Nie chcemy mieć kłopotów, rozumiesz? Nikomu nie jest to teraz na rękę. Maria Dworzak przez chwilę wpatrywała się w krewnego swoim przenikliwym i chłodnym wzrokiem. Zmarszczyła czoło. Co będę z tego miała? Zapłacę. W swoim czasie, ale obiecuję, że nie wyjdziesz na tym źle. Znów zacisnęła usta. Niech będzie. Zgodziła się wreszcie, po czym niechętnie wzięła do ręki poplamione ubrania i wskazała na drzwi do łazienki. Jugendkampfhaus Rübezahl, 24 sierpnia 1943 roku. Budzik zadzwonił punktualnie o 5 rano. Maria Dworzak podniosła się z łóżka i westchnęła. Pospiesznie przebrała się w robocze ubranie, poprawiła przed lustrem fartuch i zaplotła niedbale warkocz. Po chwili jej wzrok padł na wystający spod łóżka materiałowy worek na pranie, w którym upchnęła minionej nocy zakrwawione ubrania Aleksandra i jego kolegi. Wzięła go do ręki, po czym schowała pod spódnicą. Cicho opuściła swoje mieszkanie i zeszła na drugie piętro. Na korytarzu panowała cisza, przerywana tylko co jakiś czas szumem wiatru wdzierającego się do schroniska przez nieszczelne okna. Podeszła do jednego z nich i wyjrzała na dwór. Granat nocnego nieba bledł coraz bardziej, a na horyzoncie pojawiła się pomarańczowa łuna, która stopniowo zaczynała przybierać na jasności. Świtało. U podnóży Riesengebirge leniwie przesuwały się mgły, będące pozostałością po wyjątkowo chłodnej nocy. Odeszła od okna i spojrzała na uchylone drzwi łazienki na drugim końcu korytarza. Miała wrażenie, że słyszy stamtąd szum prysznica. Ktoś mył się o tej porze? A może to Aleksander postanowił zatrzeć jakieś ślady? Jeśli wierzyć jego słowom, że wczorajszego wieczoru ktoś w tym miejscu zginął... Przez moment się wahała, po czym wiedziona ciekawością podeszła do drzwi i uchyliła je ostrożnie. Pomieszczenie było niewyobrażalnie wręcz zaparowane, a w powietrzu unosił się zapach, od którego momentalnie zebrało jej się na wymioty. Spojrzała pod nogi i dostrzegła żółto-brązową kałużę. Skrzywiła się. Gdy wśród obłoków pary dostrzegła nienaturalnie wykrzywione ciało z poderżniętym gardłem, omal nie krzyknęła z przerażenia. Zasłoniła sobie usta i nos ręką. Wstrzymując oddech, czym prędzej zamknęła drzwi i pognała na klatkę schodową. Przemierzyła skąpany w mroku potężny dwupoziomowy hol schroniska, mijając zdobiący pomieszczenie portret Adolfa Hitlera i dopiero gdy znalazła się w kuchni, głęboko zaczerpnęła powietrza. Więc to prawda, krzyczała w myślach. Wciąż bowiem miała nadzieję, że opowieść Aleksandra nie była do końca prawdziwa. Obraz, który nadal miała przed oczami, nie pozostawiał jednak żadnych złudzeń. Boże, w co ona się wpakowała? Wiedziała jednak, że nie ma już odwrotu i musi czym prędzej pozbyć się ubrań. Zdziwiło ją, że nikt dotychczas nie znalazł ciała. Po chwili jednak przypomniała sobie, że niespodziewani goście odwiedzili ją około północy. W tym czasie przegrani dawno już byli w swoich łóżkach, a ci, którzy bawili się przy ognisku, pewnie wrócili do pokojów nad ranem, nie zaglądając pod prysznic. Prawdopodobnie dlatego nikt jeszcze nie odkrył zwłok. Spojrzała na zegarek. Większość kucharek przychodziła do pracy równo o 6:00, aby zacząć przygotowywać śniadanie. Miała więc jeszcze pół godziny, nim kuchnia zacznie się zaludniać. Do tego czasu palenisko musiało być już przygotowane i właśnie to należało do codziennych obowiązków Marii Dworzak. Rozejrzała się po kuchni. Mimo iż niektóre jej okna wychodziły na wschód, ponury masyw małego szyszaka wciąż zasłaniał wschodzące słońce, więc w pomieszczeniu panował półmrok. Odszukała włącznik i zapaliła światło. Jego blask odbił się od długich, obitych blachą kuchennych blatów, wyłożonych białymi kafelkami ścian i zwisających z metalowych haków tasaków różnych rozmiarów. Stojąca w ich sąsiedztwie gruba na pół metra deska do krojenia mięs i ułożony na półce obok komplet tłuczków sprawiały przygnębiające wrażenie. Podeszła do znajdującej się w centrum pomieszczenia potężnej węglowej kuchni, przesunęła zasuwy i otworzyła odpowiednie drzwiczki. Z cichym stęknięciem podniosła wiadro z węglem, wsypała zawartość na palenisko, rozprowadziła ją pogrzebaczem i upchnęła między czarnymi odłamkami papier i kilka trzasek. Gdy po kilkunastu minutach kuchnia się rozgrzała, sięgnęła po pogrzebacz i wprawnym ruchem zdjęła fajerki z największego palnika. Wyciągnęła spod spódnicy płócienny worek z ubraniami chłopaków i wepchnęła go do otworu wprost na rozżarzone węgle. Ogień zaczął pochłaniać niewygodne do wody, stopniowo zamieniając zakrwawione ubrania w strzępki popiołu i gęsty dym. Odetchnęła z ulgą, że nikt jej nie nakrył. Oprócz ulgi przyszło też dziwne i nieprzyjemne uczucie, którego w pierwszej chwili nie potrafiła zidentyfikować. Oparła ręce o kuchenny blat i się zamyśliła. Jutro jak zrobi się chryja i ktoś o mnie zapyta, to nie mów, że u ciebie byłem. Przypomniała sobie słowa Aleksandra i wtedy zrozumiała, skąd ten ciężar, który poczuła w sercu. Uświadomiła sobie bowiem, że od tej chwili została wplątana w przestępstwo. Zniszczyła dowody. I nawet jeśli by nie chciała, musiała teraz kryć Aleksandra, bo gdyby on wpadł, Z pewnością wydałoby się też wtedy, jaką rolę w sprawie odegrała Maria. Żywiła tylko nadzieję, że obiecana przez Aleksandra zapłata będzie sowita. Spojrzała na poczciwą, starą kuchnię węglową, jej towarzyszkę w zbrodni. Gdzie zaczyna się tajemnica, kończy się sprawiedliwość. Zawsze powtarzała jej matka, gdy jako mała dziewczynka nie chciała odpowiedzieć na jakieś pytanie. Życie nie było jednak nigdy sprawiedliwe. Pomyślała Maria, po czym wzięła do ręki pogrzebacz i przesunęła fajerki na właściwe miejsce. Zaraz postawiła na nich garnek z mlekiem i zabrała się do przygotowywania kawy zbożowej. Jugendkampfhaus Rübezahl, 24 sierpnia 1943 roku. O 7 rano, na pół godziny przed porannym apelem, w jadalni schroniska podano śniadanie. Gwar rozmów kilkudziesięciu młodych mężczyzn siedzących przy długich stołach ciągle przybierał na sile. Wszyscy rozmawiali o wczorajszej zabawie przy ognisku, która skończyła się dopiero następnego dnia o świcie. Aleksander niemrawo przeżuwał chleb z masłem i popijał kawę zbożową, rozglądając się wokół. Naprzeciwko niego siedział koślawy Erik. Okulary miał jak zwykle nieco zaparowane i wyglądał żałośnie. Aleksander popatrzył na niego z politowaniem. Powiódł obojętnym wzrokiem po dwóch pustych krzesłach koło Erika, miejsca Martina i Klaudiusa. Wciąż wypatrywał Klausa. Dopiero po dłuższej chwili dostrzegł go wśród chłopaków przy sąsiednim stoliku, siedzącego ze wzrokiem utkwionym w talerz. Aleksander wrócił pamięcią do poprzedniego wieczoru. Miał nadzieję, że ciotka pozbyła się już zaplamionych ubrań. Spojrzał na stojący pośrodku stołu pusty dzbanek. Niewiele myśląc, wziął go do ręki i udał się do kuchni. Wśród krzątających się tam kobiet od razu dostrzegł Marię Dworzak. Jej czarny warkocz rzucał się w oczy. Kawa się skończyła, powiedział. Nim krewna do niego podeszła, inna kucharka wzięła już od chłopaka dzbanek i wielką chochlą zaczęła nalewać do niego parującego napoju ze stojącego na kuchni gara. Aleksander spojrzał na ciotkę pytającym wzrokiem. Jej delikatne kiwnięcie głową było dla niego znakiem, że sprawa została załatwiona. Odetchnął z ulgą. Wrócił do jadalni z pełnym dzbankiem i usiadł przy stole. Chwilę potem do pomieszczenia wpadł Rotenführer Stutterheim, jeden z dowódców obozu w towarzystwie roztrzęsionego Klaudiusa. Wstać! Wrzasnął. Rozmowy momentalnie ucichły. Zaskoczeni chłopcy zaczęli podnosić się z krzeseł. Ktoś z was widział dzisiaj rano Martina? Tubalny głos Stutterheima niósł się po sali. Wśród członków Hitlerjugend przeszedł pomruk. Nikt z was nie mógł go już dziś widzieć. Bo go zamordowaliście! Przerwał mu w pół słowa Klaudius, po czym zaczął krzyczeć coś niezrozumiale w przejmujący sposób. Uspokój się, skarcił go Stutterheim. Czy ktoś wczoraj widział albo słyszał coś niepokojącego w okolicy pryszniców na drugim piętrze? Proszę natychmiast otwarcie o tym powiedzieć. Odpowiedziała mu cisza. Kto ma pokój na drugim piętrze? Kilka osób podniosło ręce. I nic nie słyszeliście wczorajszego wieczoru? Byliśmy na ognisku, odparł jeden z chłopców. Wszyscy? Wszyscy, poza Erikiem, powiedział ktoś inny. Wzrok zebranych skierował się na zgarbionego dryblasa, który nerwowo poprawiał okulary. Ja niczego nie słyszałem. Było cicho. Poszedłem spać, nawet nie zauważyłem, kiedy pozostali wrócili z ogniska. Stutterheim spojrzał na niego przeciągle i w duchu wywrócił oczami. Tego ułomnego dzieciaka nawet w najdzikszych snach nie brałby pod uwagę jako podejrzanego. Przecież to ostatnia oferma. Nawet muchy nie potrafiłby skutecznie zabić. To Aleksander! Wrzasnął nagle Klaudius. On zabił Martina. Przyznaj się, ty śmieciu. Nie cierpiałeś go, bo był odważniejszy i sprytniejszy niż ty. Aleksander przez chwilę milczał, zaskoczony otwartymi oskarżeniami, po czym parsknął śmiechem. Czy ty siebie słyszysz? Przykro mi, że straciłeś brata. Ale nie mam z tym nic wspólnego. Jak to nie? Wczoraj pokłóciliście się przy ognisku, poszedłeś do schroniska sam, a Martin poszedł za tobą chwilę później i potem już nie wrócił. Stutterheim uniósł brwi zdziwiony. Dlaczego w takim razie nie zgłosiłeś już wczoraj, Że zniknął? Zapytał Aleksander Klaudiusa. W jadalni znów zapadła cisza. Ja myślałem, że został już w pokoju. Zresztą to bez znaczenia. Skoro więc tak myślałeś, to gdy już wróciłeś z ogniska i go w tym pokoju nie zastałeś, to dlaczego wtedy nic nie zrobiłeś? Zapytał Aleksander. Zauważył, że Rotenführer Stutterheim spojrzał podejrzliwie na Klaudiusa, wyraźnie oczekując odpowiedzi. Postanowił więc dokończyć swój atak. Nie martwiło cię, co się dzieje z bratem? Poszedłeś spokojnie spać, nie wiedząc, gdzie jest? A może to ty mu coś zrobiłeś? Ty żydowska świnio, jak śmiesz? Poderżnąłeś mu gardło, a teraz tak do mnie mówisz? Krzyknął Klaudius, po czym zupełnie stracił nad sobą kontrolę. Z dzikim wrzaskiem rzucił się na Aleksandra. Szarpanina trwała zaledwie kilkanaście sekund, a milczący dotychczas świadkowie momentalnie zaczęli się przekrzykiwać, dopingując walczących. Klaudius z oszałamiającą szybkością zadawał pięściami kolejne ciosy. Był jednak zbyt roztrzęsiony, więc uderzał na oślep, podczas gdy Aleksander potrafił zachować spokój. Gdy jego przeciwnik zachwiał się, tracąc równowagę, natychmiast wykorzystał okazję. Solidnym prawym sierpowym powalił Klaudiusa na ziemię i usiadł na nim okrakiem, unosząc pięść. Aleksander, dość! Krzyknął Rotenführer Stutterheim, który dotychczas w milczeniu obserwował zajście. Liczył na to, że reakcja kogoś ze zgromadzonych przy śniadaniu zdradzi go, albo że ktoś rzuci oskarżenie na osoby, które sam w duchu podejrzewał. Miał przecież do czynienia z młodzieżą, która jeszcze do tej pory czasem go zaskakiwała swoją skłonnością do donoszenia na siebie nawzajem, byleby uzyskać w grupie lepszą pozycję. Oskarżenia oczywiście padły, ale nie takie, jakie Stutterheim by sobie życzył. Klaudius zaczął o śmierć swojego brata posądzać Aleksandra, jednego z najzdolniejszych i najsprawniejszych uczestników tegorocznego obozu. Stutterheim pokładał w nim olbrzymie nadzieje. Zamierzał nawet wysłać go w przyszłości do specjalnej szkoły dywersji działającej potajemnie w budynkach dawnego klasztoru w mieście Warta. Oskarżenia Klaudiusa były więc Stutterheimowi zdecydowanie nie na rękę. Uważnie obserwował jednak reakcję Aleksandra, który wyglądał na niewzruszonego całą sytuacją. Czy gdyby był winny, nie drgnęłaby mu nawet powieka? Dowódca doskonale jednak wiedział, że między nim a zamordowanym zdarzały się konflikty. Z drugiej strony, kto nie miał na pieńku z tymi piekielnymi bliźniakami? Przypomniał sobie, jak kilka lat temu podczas warty zastrzelili jednego z uczestników obozu. Zasępił się. Gdy już oszołomionego Klaudiusa podnieśli z ziemi obecni na sali wychowawcy, Stutterheim spojrzał na rozmasowującego pięść Aleksandra. Ponieważ nie mógł przejść do porządku dziennego nad publicznie rzuconymi oskarżeniami, zapytał: rozumiem, że tak jak mówił Klaudius, wczoraj wieczorem poszedłeś do schroniska w czasie trwania ogniska. Czy inni, którzy byli wtedy na dworze, mogą to potwierdzić? Kontynuował dochodzenie. Kilka osób przytaknęło. Aleksandrze, po co więc tam poszedłeś? Byłem spocony i brudny po zawodach. Zjadłem szybko i chciałem pójść się umyć. W której łazience? W tej na pierwszym piętrze, odezwał się niespodziewanie Erik. Poprawił okulary na nosie. Aleksander mył się pod prysznicem w tej samej łazience co ja. Klaus też tam był i to potwierdzi. Wzrok wszystkich przeniósł się na wspomnianego przez Erika chłopaka. Co do cholery wyprawia? Zdziwił się Aleksander. I dlaczego wskazuje na Klausa? Czyżby widział nas wczoraj? Wstrzymał oddech, czując rosnący niepokój. Takiego scenariusza na dzisiejszy dzień nie przewidział. Trudno mu jednak było ocenić, jakie skutki przyniesie niespodziewany głos Erika. Niepokoiła go jeszcze jedna sprawa. Dlaczego Klaudius mówił o poderżniętym gardle? Od kiedy ten gówniarz odzywa się niepytany? Pomyślał w tym czasie zaskoczony Stutterheim. Było to jak na Erika zachowanie nietypowe i natychmiast wzbudziło czujność dowódcy. Czyżby ten kaleka coś wiedział? Tylko skąd? No tak. Przecież jako jedyny był wczoraj wieczorem na drugim piętrze. Kogo więc krył? Aleksandra? A jeśli tak, to dlaczego? Został zastraszony? Gdyby Erik był w sytuacji takiej jak inni chłopcy, Stutterheim wziąłby go na przesłuchanie i zapewne wyciągnął z niego potrzebne informacje w ciągu kilku minut. Problem polegał jednak na tym, że Erik nie był zwykłym uczestnikiem obozu i nieustannie roztaczał się nad nim niewidoczny parasol ochronny w osobie jego ojca. Wysoko postawiony nazista dopilnował, by jego syn, mimo swojego kalectwa, przeszedł wszystkie niezbędne eliminacje i został przyjęty do Hitlerjugend, a następnie regularnie mógł uczestniczyć w wakacyjnych obozach, takich jak ten. Stutterheim rozumiał więc, że póki żyje ojciec chłopaka, to ten jest nietykalny. Czy tak było? Zapytał Rotenführer, zwracając się w stronę milczącego dotychczas Klausa. Czy Aleksander w czasie ogniska przyszedł umyć się w łazience na pierwszym piętrze? Tak, odparł Klaus i po chwili namysłu dodał, ja już się myłem, kiedy zobaczyłem, że do łazienki wchodzi Aleksander. I niedługo po nim przyszedł też koślawy, to znaczy chciałem powiedzieć Erik. Stutterheim mierzył Klausa przez chwilę wzrokiem, jakby chciał wyczytać z jego oczu, czy mówi prawdę. W porządku. Aleksander wziął prysznic i co potem? Widziałeś, gdzie poszedł? Chyba wrócił na ognisko. Klaus wzruszył ramionami. Tak było, potwierdził Aleksander i postanowił zaryzykować zagraniem wabank. Nawet mówiłem to Erikowi. Stutterheim tylko uniósł brwi ze zdziwienia. Sytuacja robiła się coraz dziwniejsza. Rzeczywiście, odezwał się Erik, czując na sobie wyczekujące spojrzenie Rotenführera. Aleksander wyszedł z łazienki w tym samym czasie co ja i powiedział, że idzie jeszcze na dwór. A ja poszedłem na górę, na drugie piętro. Czy ktoś widział potem, aby Aleksander odchodził jeszcze od ogniska? Zapytał zebranych Stutterheim, przechadzając się między stolikami. Nie, odezwało się naraz kilka osób. W porządku, stwierdził Rotenführer obojętnym głosem. W duchu jednak ucieszyło go alibi dane Aleksandrowi przez kolegów. Nie zamierzał wnikać, jak dalece było prawdziwe. Śmierć jednego z uczestników obozu nie była dla niego wielką stratą. Poza tym miał dziś o wiele ważniejsze sprawy na głowie. Gdy dodał do tego, że zawsze uważał bliźniaków za brutalnych awanturników, którzy sprawiali problemy niemal na każdym obozie, doszedł do wniosku, że zabójstwo jednego z nich jest mu nawet na rękę. Może wtedy drugi trochę się uspokoi? Albo jego też niedługo ktoś załatwi? Przerwał swoje rozmyślania, czując na sobie zniecierpliwione spojrzenie brata zamordowanego i pozostałych zebranych. Przybrał więc oficjalny ton. W takim razie... Przykro mi, Klaudius, ale sam widzisz, że musimy uznać twoje zarzuty wobec Aleksandra za bezpodstawne. Nie zmienia to faktu, że zajmę się sprawą Martina osobiście. Jeśli komuś z was przypomni się coś istotnego... Proszę do mnie natychmiast przyjść, zrozumiano? Nie możemy i nie zamierzamy tolerować takich zachowań. Skłamał na koniec. Chłopcy kiwnęli głowami. Teraz siadać i wracać do jedzenia. Przypominam, że dziś jest 24 sierpnia, dzień urodzin SS-Gruppenführera i Gauleitera Niederschlesien Karla Hankego. Wypoczywa on w tym tygodniu w domu wielkiego pisarza Hergerharda Hauptmana i zgodził się odwiedzić nasz obóz. O 15:00 uroczysty apel, podczas którego solenizant wygłosi przemówienie. Liczę, że swoją postawą okażecie SS-Gruppenführerowi najwyższy szacunek. Heil Hitler! Heil Hitler! Odpowiedziała mu pozdrowieniem cała sala. Jugendkampfhaus Rübezahl, 24 sierpnia 1943 roku. Apel był wyjątkowo uroczysty. Gauleiter miał przemawiać do zebranej przed schroniskiem młodzieży z balkonu, który znajdował się nad głównym wejściem w centralnej części bryły schroniska. Na tę okazję przygotowano specjalną mównicę, a barierki tarasu przystrojono łańcuchami ze świerkowych gałązek i swastykami. Honorowa warta Hitlerjugend zajęła miejsca po obu stronach mównicy. Jej członkowie, dumnie prężąc piersi, trzymali w rękach pochodnie i sztandary. Apel tradycyjnie rozpoczęło odśpiewanie hymnu Rzeszy, w trakcie którego dziesiątki zgromadzonych w rzędach chłopców w świeżo odprasowanych koszulach pozdrawiało salutem rzymskim stojącego na mównicy solenizanta. Zaraz po hymnie przyszedł czas na wystąpienie Gauleitera Karla Hankego. „Heil Hitler!” krzyknął. „Heil Hitler!” odpowiedzieli mu zgromadzeni. „Bardzo się cieszę, że w dniu swoich urodzin mogę podziwiać tak liczne grono młodzieży. Jesteście naszą przyszłością.” To był bezpłatny fragment. Po więcej zapraszamy do aplikacji Audioteki.